Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski. A ja Piotr Tarczyński. I zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego. Ja chciałbym przypomnieć, że można nas wspierać w serwisie Patronite www.patronite.pl/podcastamerykański pisane przez K. Bardzo dziękujemy za wsparcie, to naprawdę nam bardzo, bardzo pomaga. Dzięki Państwu możemy nagrywać ten odcinek. Dzięki Państwu mamy czas, mamy więcej czasu na to, żeby skupić się na podcaście. Więc wszystkim z Państwa, którzy nas wspierają, bardzo, bardzo dziękujemy i zachęcamy do wspierania nas bardziej. A jeśli Państwo nie mogą na przykład, to bardzo nam również pomagają wszystkie recenzje na Facebooku, na innych portalach społecznościowych, recenzje, share'y naszego podcastu, absolutnie wszystko i za wszystko jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. A teraz przechodzimy już do kolejnego odcinka, tematu kolejnego odcinka i tym razem porozmawiamy o konflikcie izraelsko-palestyńskim, ale oczywiście nie z perspektywy zaangażowanych stron, tylko z perspektywy tego, jak ten konflikt został odebrany w Stanach Zjednoczonych i co ciekawego nam o Stanach Zjednoczonych może powiedzieć. No właśnie, bo to od razu musimy zastrzec. Nie jesteśmy ekspertami od Bliskiego Wschodu, ani od polityki zagranicznej, to znaczy przynajmniej ja nie jestem, Łukasz znacznie bardziej, ale w naszym podcaście mówimy o polityce amerykańskiej, o polityce Stanów Zjednoczonych i to nas najbardziej interesuje, więc nie będziemy wyjaśniać przyczyn konfliktu izraelsko-palestyńskiego, nie będziemy mówić, kto ma rację, kto nie ma racji, nie będziemy się mądrzyć, że to wszystko jest niezwykle proste, bo gdyby było, to w ciągu ostatnich 70 lat z pewnością ktoś znalazłby na to rozwiązanie. To naprawdę jest trudny temat, nie jest o nim łatwo mówić tak, żeby nie zostać oskarżonym przez jedną z dwóch stron o to, że się wspiera tę drugą stronę. Jak zauważyła w takim artykule w Atlantiku komentatorka Jasmin Serhan, nawet użycie słowa konflikt izraelsko-palestyński, Łukaszu, jest już nacechowane, więc będziemy próbować chodzić po tym polu minowym ostrożnie, ale przede wszystkim będziemy rozmawiać o Stanach Zjednoczonych, o Bidenie, o Partii Demokratycznej, a nie... No właśnie, to nas najbardziej interesuje i to będzie tematem naszego odcinka. Tak, interesuje nas, jak, co ten konflikt powiedział nam o Ameryce i co powiedział nam o Partii Demokratycznej i co powiedział nam o zmieniających się zainteresowaniach tego establishmentu Partii Demokratycznej, a także wyborców Partii Demokratycznej, bo to jest z naszej perspektywy ciekawe. I zacznijmy od tego, że normalna reakcja prezydenta Stanów Zjednoczonych na kolejną odsłonę tego konfliktu, no nie wiem jakiego innego słowa mogę w tej chwili użyć, izraelsko-palestyńskiego, była taka, że prezydent występował i mówił, że Izrael ma prawo do obrony i że Stany Zjednoczone oczywiście będą Izrael wspierać i zapewniają swoim niewzruszonym wsparciu. Mówię, że to normalna reakcja, bo w ten sposób reagowali kolejni amerykańscy prezydenci, Barack Obama, Bill Clinton, George W. Bush i tak samo zareagował na tę nową fazę konfliktu Biden. Czyli wypowiedział słowa, które jeszcze kilka lat temu byłyby uznane za takie wpisujące się dokładnie w konsensus panujący w amerykańskiej polityce, jeśli chodzi o stosunek do Izraela. I nie byłoby to ani specjalnie odważne, ani specjalnie kontrowersyjne, ale teraz było zupełnie, zupełnie inaczej. No przede wszystkim też dlatego, że Biden, co warto zauważyć, zwlekał z tym publicznym oświadczeniem długo. Ten konflikt, ta ostatnia odsłona trwała 11 dni, w czasie których trwała wymiana ognia, Hamas odpalał rakiety na Izrael, przechwytywane głównie przede wszystkim przez ten system żelaznej kopuły, wojska izraelskie bombardowały Gazę, padły ofiary oczywiście po obu stronach, więcej po stronie palestyńskiej, no bo po stronie izraelskiej ta żelazna kopuła przechwytuje rakiety. Netanyahu twierdzi, że zabijał bojowników Hamasu i niszczył zapasy broni, rakiet, tunele i tak dalej. Tak jak to co jakiś czas się dzieje, to się nazywa nieoficjalnie koszenie trawnika. Jakby chodzi o to, co odrosło po ostatnim ataku. Ostatnia taka wymiana była w 2014 roku.
od czasu, kiedy Hamas przejął władzę w Gazie w 2007 roku, to już czwarta taka wymiana ognia, no ale w nalotach giną też oczywiście cywile, niszczone są szpitale, szkoły, zniszczono między innymi budynek, w którym mieściła się siedziba Associated Press i Al Jazeera. Wszystko to jeszcze, co gorsza, odbywa się w okolicach rocznicy Nagby, czyli no właśnie powstania państwa Izrael i wygnania Palestyńczyków. No i obie strony odciąbiły zwycięstwo, to też jest ważne, bo to też jest pewna rytualna opis tego konfliktu, to znaczy Hamas twierdzi, że wygrał, władze Izraela twierdzą, że to one wygrały i no i tak zawsze wygląda. Także politycznie tak to jest, dlatego że tak naprawdę działania Hamasu wspierają prawicę w Izraelu, działania izraelskiej prawicy i Netanyahu wspierają Hamas, dlatego że ataki rakietowe Hamasu osłabiają umiarkowanych polityków w Izraelu i ustawiają Netanyahu i prawicę w roli obrońców Izraela. No i dokładnie to samo jest z drugiej strony, tak? To znaczy reakcja Izraela i bombardowania Gazy sprawiają, że Hamas się może przedstawić jako jedyny obrońca Palestyńczyków. Więc dlatego obie strony twierdzą, że wygrały, obie strony ogłosiły zawieszenie broni. No nie jest to pierwszy raz i niestety pewnie nie będzie ostatni. Nie będzie ostatni, bo żadne strukturalne problemy nie zostały rozwiązane, więc to zawieszenie broni, o ile się ono oczywiście utrzyma, nie rozwiązuje żadnego absolutnie problemu. No i tak samo jak w pewnym sensie, jakkolwiek brutalnie to zabrzmi, ten konflikt był powtórzeniem konfliktów, z którymi mieliśmy już do czynienia wcześniej. Tak samo reakcja Bidena była powtórzeniem reakcji, z którymi mieliśmy do czynienia już wcześniej po stronie amerykańskich prezydentów. Dodam jeszcze, że Stany Zjednoczone wykorzystały swoje prawo weta w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, gdzie zablokowały rezolucję, która wzywałaby do natychmiastowego zawieszenia broni. W pierwszym wystąpieniu Biden powiedział, że uznaje prawo oczywiście Izraela do obrony swojego terytorium i ma nadzieję, że walki ustaną i że ustaną szybciej niż później. I część partii demokratycznej w Stanach Zjednoczonych no nie przyjęła tego dobrze tych słów Bidena, tylko eksplodowała, to znaczy tacy politycy jak Alexandria Ocasio-Cortez, kongresmenka z Nowego Jorku, mówiła o tym, że administracja Bidena wspiera państwo Izrael, które jest państwem apartheidu, że jak można, ta strona progresywna pytała Bidena, jak może mówić o obronie praw człowieka i stawiać Stany Zjednoczone w roli obrońcy demokracji, praw człowieka, sprawiedliwości, a jednocześnie tolerować to, co robi Izrael. Więc Biden tu spotkał się z bardzo zdecydowaną krytyką, a Bernie Sanders, znany nam wszystkim senator ze stanu Vermont, opublikował w New York Timesie taki artykuł, który odbił się dość szerokim echem i warto chyba sobie powiedzieć, co na tych dwóch, trzech stronach Sanders powiedział, bo to są argumenty, które, jak się okazało, znajdują posłuch szerszy niż jeszcze do niedawna. A więc po pierwsze mówił Sanders, owszem, Izrael ma prawo się bronić, nikt mu tego prawa nie odmawia, ale jakie w tym wszystkim są prawa Palestyńczyków? Pisał Sanders o beznadziei życia w Gazie, gdzie mniej więcej 70% młodych ludzi nie ma pracy i żadnych szans na lepszą przyszłość. Skrytykował coraz bardziej taką prawicową, nacjonalistyczną politykę premiera Izraela. Zaznaczył, że chcąc utrzymać się przy władzy, po czwartych wyborach w ciągu dwóch lat Netanyahu był gotowy włączyć do rządu naprawdę skrajnie prawicową partię Jewish Power Itamira Ben-Gawira. Więc pisał o tym, że jest rzeczą szokującą, że rasistowskie tłumy atakujące Palestyńczyków na ulicach Jerozolimy teraz mają swoją reprezentację w Knesecie. Następnie wykonał krok w tym tekście, który jeszcze kilka lat temu byłby absolutnie szokujący. To znaczy porównał Netanyahu do innych nieliberalnych przywódców na całym świecie. Powiedział, że podobne
przesunięcia na prawo obserwujemy nie tylko w Izraelu, ale w Europie, w Azji, w Południowej Ameryce i w Stanach Zjednoczonych, gdzie widzimy ten wzrost autorytarnych, nacjonalistycznych ruchów politycznych. I pisał o tym, że takie ruchy próbują wykorzystać nienawiść etniczną, nienawiść rasową po to, żeby zbudować władzę czy oddać władzę w ręce skorumpowanej garstki, a nie budować sprawiedliwość dla wszystkich. Tak, no, nie padło takie słowo, jakiego użyła Aleksandria Ocasio-Cortez, czyli nie mówił o apartheidzie, ale padło opis, to znaczy mówił o tym, że rząd Izraela utwierdza systemową nierówność między obywatelami żydowskimi i obywatelami arabskimi i także utwierdza swoją nierówną i niedemokratyczną kontrolę. To rzeczywiście wszyscy to wiemy, że rzeczywiście ten zwrot w izraelskiej polityce na prawo już od dłuższego czasu jest widoczny, ale raczej nie mówiło się tym językiem o władzach Izraela i o premierze Netanyahu. Wiesz, no dla mnie najciekawsze było to, czy takie uderzające było to, że ten Izrael stracił w tym tekście swoją uprzywilejowaną pozycję, tylko Sanders zanalizował go jako właśnie część szerszego ruchu, czy przesunięcia na prawo, czy szerszego trendu do wybierania takich przywódców populistycznych, nacjonalistycznych, bo nagle ten Netanyahu staje na równi, nie wiem, z Bolsonaro w Brazylii, czy z Viktorem Orbanem na Węgrzech, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest, czy z Trumpem właśnie. I zaznacza dalej Sanders w tym tekście, że właśnie takie ruchy wspierał Trump i sam się do tego rodzaju przywódców zaliczał. Pokazuje więc Netanyahu jako bliskiego sojusznika Trumpa. Co jest oczywiście prawdą, o czym zaraz będziemy też Państwu mówić, ale to też jest zupełnie oczywiste. No, sojusz Netanyahu i sojusz Trumpa to jest pewnie najtrwalszy sojusz Donalda Trumpa w historii, ale że mówi to demokratyczny polityk i to jeszcze tak wysoko postawione, szef ważnej komisji w Senacie, były kandydat na prezydenta i lider całej frakcji partyjnej, to jest rzeczywiście coś nowego. Ale potem wykonał jeszcze krok dalej idący, to znaczy porównał, czy wyraził sprzeciw wobec traktowania Palestyńczyków, a następnie porównał walkę o ich prawa do walki o prawa mniejszości w wielu innych miejscach na świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta walka o prawa mniejszości nabrała jakby nowego impetu po śmierci George'a Floyda. I to kolejny ruch w tym tekście, jakiś czas temu absolutnie nie do pomyślenia, czyli przyrównanie losu Palestyńczyków do dyskryminacji czarnoskórych Amerykanów. I sam tekst kończy się zdaniem, że Palestinian rights matter i Palestinian lives matter, czyli mamy tutaj nawiązanie do ruchu Black Lives Matter i no już wyraźniej się nie da powiedzieć tego, że Palestyńczycy są jakby walka o ich prawa, można ją porównać do walki o równość i równouprawnienie czarnoskórych Amerykanów. Tak, no bo to, co jest ciekawe, to że Sanders pokazuje ten spór nie jako konflikt polityczny. Tutaj nie ma zastanowienia się nad tym, czy powinny istnieć dwa państwa, czy jedno państwo, gdzie powinna być stolica i tak dalej, i tak dalej. To nie jest konflikt, czy to jest konflikt polityczny, ale Sanders ubiera go w język walki o prawa człowieka, o język równości. Problemem jest traktowanie Palestyńczyków przez wojsko izraelskie czy przez policję izraelską, tak samo jak problemem jest brutalne traktowanie czarnych obywateli USA przez amerykańską policję. I to jest język, który oczywiście przemawia do partyjnej lewicy, ale też przemawia do Amerykanów, no bo czy ruchy Black Lives Matter zmieniły sposób postrzegania rasy w Stanach i zmieniły sytuację Afroamerykanów, to jest kwestia otwarta, mówiliśmy o tym i będziemy pewnie mówić nieraz jeszcze, no ale na pewno zwrócił uwagę na problem, więc to jest bardzo sprytny, retoryczny zabieg, no ale nie sposób odmówić mu jednak sensowności. I z tego wszystkiego Sanders przechodzi do kolejnego argumentu, w którym mówi, że powinniśmy zacząć stawiać Izraelowi warunki. To znaczy Izrael otrzymuje od Stanów Zjednoczonych ogromne wsparcie, ma ogromną przewagę technologiczną nad Palestyńczykami, otrzymuje od Stanów Zjednoczonych wsparcie warte blisko 4 miliardy dolarów rocznie. W innych tekstach natknąłem się także na informację, że Izrael jest największym beneficjentem amerykańskiej pomocy
od czasu zakończenia II wojny światowej i łącznie tę pomoc szacuje się na około 140 miliardów dolarów. No i Sanders mówi, że nie powinniśmy wystawiać Izraelowi czeku in blanco, tylko powinniśmy stawiać wymagania, czy domagać się szacunku dla praw człowieka, czy domagać się no, traktowania Palestyńczyków w inny niż do tej pory sposób, nie można, żeby nie traktować ich jak ludzi pozbawionych jakichkolwiek praw, czy w najlepszym razie jak obywateli drugiej kategorii, a więc nie popieramy w sposób niewzruszony czy bezwarunkowy, tylko wspierajmy Izrael. Izrael ma prawo do obrony, ale zacznijmy stawiać pewne bazowe, podstawowe warunki. Sanders nie tylko mówi, ale też działa. Czy poza tym tekstem również zgłosił wniosek o to, aby zablokować pomoc wojskową dla Izraela. Znaczy nie całkowicie oczywiście, ale ten taką następną najbliższą transzę pomocy wojskowej to chyba 735 milionów dolarów. I oczywiście poparła to partyjna lewica. Jedną ze sponsorek tej ustawy jest Rashida Tlaib, czyli jedyna Palestynka, czy Amerykanka palestyńskiego pochodzenia w kongresie, kongresmenka z Detroit, która należy do tego tak zwanego The Squad, czyli tej drużyny, ekipy, w której jest Alexandria Ocasio-Cortez i Ayanna Pressley, czyli postępowe, lewicowe skrzydło Partii Demokratycznej. Ilhan Omar również z pochodzenia Somalijka. Oczywiście często oskarżony przez Partię Republikańską o antysemityzm, no ale kiedy Rashida Tlaib występuje razem z Bernie Sandersem, który jest Żydem i który w młodości pracował w kibucu, który stracił rodzinę w Holokauście i który no, jest właściwie pierwszym politykiem żydowskiego pochodzenia, który miał szansę na zdobycie nominacji partyjnej i na zostanie kandydatem na prezydenta, to trudno już używać argumentu o antysemityzmie, co oczywiście nie przeszkadza republikanom w mówieniu w ten sposób o Rashidzie Tlaib, nie o Bernie Sandersie, ale tak, no, czyli jest to wyraźna zmiana w Partii Demokratycznej, która przesuwa się na lewo, jak często mówimy, i przesuwa się na lewo także w tej sprawie. Tak, ale to nie tylko te postaci jak gdyby zabrały głos, bo wiesz, jeszcze kilka lat temu takie osoby mogłyby zabrać głos, no i właśnie uznane by były za jakieś radykalne skrzydło, a te ich opinie, chociaż głośne, no, zostałyby przemilczane przez mainstream. A tutaj się zrobiło coś ciekawego, to znaczy nie tylko politycy Partii Demokratycznej, ale co było dla mnie ciekawe, także wiesz, wpływowe postaci medialne zajęły bardzo wyraźne stanowisko. Nie wiem, na jak oceniać wpływ kogoś takiego jak John Oliver, który prowadzi program Last Week Tonight, ale w jego programie mieliśmy dokładnie te same argumenty, czy podobne argumenty, jakie wyraził Bernie Sanders, że Palestyńczycy giną nieproporcjonalnie częściej, czy w większej liczbie niż Izraelczycy, że Izrael ma gigantyczną przewagę technologiczną, militarną, a w związku z tym inaczej rozkłada się odpowiedzialność za ofiary, że Hamas wykorzystuje owszem cywilów jako żywe tarcze, no ale czy to jest powód, żeby do tych cywilów strzelać, że od lat działania Izraela próbuje się przedstawić używając takiego języka, który no już jakoś nam ten konflikt pozycjonuje, czyli mówi się na przykład o sporze dotyczącym eksmisji we wschodniej Jerozolimie, podczas gdy, mówił Oliver, no Palestyńczycy są po prostu pozbawiani domów i niespecjalnie mają jak się bronić przed tym, że są w Izraelu obywatelami drugiej kategorii i że Stany Zjednoczone nawet swoim najbliższym sojusznikom stawiają jakieś wymagania. I dlaczego, pytał Oliver, Izrael ma tutaj być wyjątkiem. Podobne, czy niemal identyczne argumenty można było wysłuchać w podcaście Pod Save America, czyli podcaście prowadzonym przez byłych bliskich współpracowników Baracka Obamy, w tym jego doradców, speechwriterów. Tak, i to, co jest najciekawsze, to że głos nie tak zdecydowanie jak Bernie Sanders czy jak Rashida Tlaib, ale zabrali ci politycy Partii Demokratycznej, którzy do tej pory byli takimi wiernymi sojusznikami Izraela i właściwie akceptowali bezdyskusyjnie, dawali właśnie tę kartę in blanco, o której pisał Bernie Sanders. Wyrazili niezadowolenie z polityki Netanyahu i domagają się jakiegoś właśnie nowego balansu w
podejściu do Izraela. Został podpisany list, 29 senatorów z Partii Demokratycznej podpisało apel o zawieszenie broni. Senatorów demokratycznych jest 50, czyli ponad połowa ten list podpisała. Senatorów pochodzenia żydowskiego jest 10 i podpisało go trójka w tym liście. Przy czym tak ważne postacie jak z jednej strony Bernie Sanders, o którym mówiliśmy, a z drugiej strony John Ossoff, czyli to jest ten najmłodszy członek Izby Wyższej Kongresu z Georgii, który zaskakująco wygrał tam wybory. Więc zarówno jakby stara gwardia, jak i nowa. I to są wszystko demokraci, którzy nie są radykałami. Znaczy, oczywiście jest tam Elizabeth Warren, jest tam Bernie Sanders, ale są tam także takie postaci no, bardzo, bardzo establishmentowe. Nie ma tam, to jest ważne, Chucka Schumera. Tak, nie ma lidera demokratów w Senacie, ale jest numer dwa demokratów w Senacie, czyli Dick Durbin, senator ze stanu Illinois, który ten list podpisał. Więc jest Amy Klobuchar, czyli senatorka z Minnesoty, także była kandydatka na prezydenta. Więc nie można tego listu zupełnie zignorować. Tak, też na słowa potępienia zdobył się Bob Menendez, który jest ważnym politykiem, był szefem Komisji Spraw Zagranicznych. To jest polityk, przypomnijmy, który jeszcze w 2015 roku sprzeciwiał się porozumieniu z Iranem i który był uważany za takiego no, naprawdę nieprzejednanego sojusznika Izraela. No i nawet Menendez ma już dość tego cyklu, który się za każdym razem powtarza i w którym Izrael nie przejmuje się za bardzo, nie ustępuje, niewiele daje w zamian, natomiast robi to, na co ma ochotę. I wiele wskazuje na to, że ta postawa polityków jest odzwierciedleniem, czy jakby ma pokrycie w zmianie opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych. Ona nie powstała w próżni. Sondaż Gallupa, przeprowadzony jeszcze w marcu tego roku, pokazuje, że o ile w roku 2008 25% Amerykanów zgadzało się z tym, że Stany Zjednoczone powinny wywierać większą presję na Izrael w celu rozwiązania konfliktu, to w 2021 to było 34%, czyli z 25% na 34%. Niby niedużo, ale ten wzrost jest napędzany przede wszystkim przez zwolenników Partii Demokratycznej, bo wśród zwolenników Partii Demokratycznej 53% ankietowanych jest zdania, że Stany Zjednoczone powinny wywierać większy nacisk na Izrael, to jest o 20% więcej niż w roku 2008. I jeszcze jedna tylko statystyka, 53% demokratów chce tej większej presji na Izrael w porównaniu z 17% republikanów, więc widzimy tutaj wielkie różnice partyjne. Ta polaryzacja widoczna jest także w tym, rozjeżdża się konsensus, w inną stronę idą republikanie. Republikanie chcą coraz bardziej bezdyskusyjnego wsparcia dla Izraela, a demokraci wciąż jeszcze oficjalnie mówią, że chcą neutralności. 80% demokratów chciałoby, żeby Stany były neutralne. Reszta porówno mniej więcej jest raczej po stronie Palestyny albo po stronie Izraela. Ale to, co jest ważne, to mówimy cały czas o Partii Demokratycznej, to właśnie Partia Demokratyczna jest tradycyjnie partią, na którą głosują Żydzi w Stanach Zjednoczonych. To, tak jak mówiliśmy, senatorowie żydowskiego pochodzenia w Senacie to są demokraci, ale to jest w ogóle historyczny wzór głosowania, mniej więcej od czasów Franklina Delano Roosevelta, który zdobywał blisko 90% głosu Amerykanów żydowskiego pochodzenia. Później był Harry Truman, który uznał niepodległość Izraela i to tylko wzmocniło afiliację demokratów z Amerykanami żydowskiego pochodzenia i odwrotnie. I generalnie jest to partia amerykańskich Żydów. Jak pokazuje sondaż Pew, 71% Żydów uważa się za demokratów, tylko 1/4 za republikanów. A jeśli w ogóle wyjąć ortodoksów, którzy są jakby osobną grupą i którzy rzeczywiście w 3/4 popierają partię republikańską, no to te proporcje wyglądają jeszcze inaczej. Na przykład wyniki głosowania w 2020 roku na Bidena głosowało 76% Żydów amerykańskich, a na Trumpa tylko 22%. To nawet mniej niż 4 lata wcześniej. W 2016 głosowało na Trumpa 24%, teraz 22%. No to oczywiście jest błąd statystyczny, ale to pokazuje, że nawet jego decyzja o przenosinach amerykańskiej ambasady do Jerozolimy nic nie zmieniła.
To znaczy Partia Demokratyczna jest partią, na którą głosują amerykańscy Żydzi, a mimo to Partia Demokratyczna jest za tym, żeby wobec Izraela prowadzić politykę ostrzejszą, żeby więcej wymagać, żeby nie dawać czeku in blanco. I to jest... Czy to jest zaskakujące? Czy to jest... Ale czy co jest zaskakujące? Czy zaskakujące jest to, że amerykańscy Żydzi popierają demokratów, czy zaskakujące jest ta zmiana, która w tej chwili następuje? Nie, czy to, że amerykańscy Żydzi popierają demokratów, a równocześnie popierają ostrzejszą politykę wobec Izraela od republikanów? Znaczy to da się wyjaśnić, to znaczy jeżeli pytasz dlaczego amerykańska opinia publiczna, zwłaszcza demokraci zmieniają tą opinię o polityce Izraela, to da się wytłumaczyć i jest tam kilka czynników, które można tu wymienić. No pierwszy to jest zmiana pokoleniowa, to znaczy po prostu zaciera się pamięć wojny, zaciera się, czy zmienia się postrzeganie Izraela. Ten Izrael nie jest już dla młodszego pokolenia tym krajem, tą ziemią obiecaną dla ofiar Holokaustu, dla ofiar prześladowań z Europy, tylko jest państwem, które jest najsilniejszym państwem w regionie, państwem, które otrzymuje gigantyczne wsparcie od Stanów Zjednoczonych, które ma super nowoczesną broń, które szczepi swoich obywateli w zaskakująco szybkim tempie, a jednocześnie państwem, które traktuje Palestyńczyków w ten sposób, w jaki traktuje. Więc to jest zmiana pokoleniowa. Drugi, moim zdaniem ważny czynnik to jest jednak zmiana struktury społecznej w Stanach Zjednoczonych, to znaczy przyrost tych migrantów czy obywateli Stanów Zjednoczonych o innym niż europejskie pochodzeniu, a więc to zmienia trochę postrzeganie świata, gdzie indziej jest to centrum i gdzie indziej inaczej się te wrażliwości rozkładają. Kolejna rzecz to jest ta sprawa walki o prawa mniejszości, o czym wspomnieliśmy, to znaczy łączenie losu Palestyńczyków z losem na przykład czarnoskórych Amerykanów i walką o równość w samych Stanach. No a kolejna rzecz, o czym wspomniałeś już na początku, to są te bliskie związki Benjamina Netanyahu, czyli osoba samego premiera Izraela. Netanyahu jest premierem od 2009 roku, no więc już dość długo. A więc sama osoba Netanyahu także może zniechęcać część demokratów do Izraela ze względu na jego bliskie także związki z Trumpem. No tak, wydaje mi się, że właśnie to jest też ważne, to jest szczególnie ważne, że ta ponadpartyjność sprawy izraelskiej, poparcie dla Izraela została zniszczona właśnie przez to, że w pewnym momencie władze Izraela, prawicowe władze Izraela, czyli Netanyahu, wybrał zdecydowanie sojusz z jedną partią w Stanach. To znaczy napięcia między administracją Obamy a Netanyahu są doskonale znane. Obama próbował tradycyjnego podejścia wobec Izraela i próbował dogadywać się z Netanyahu, ale Netanyahu no, nie dotrzymywał obietnic, zachowywał się w sposób lekceważący, najogólniej rzecz mówiąc. Tak? To znaczy, kiedy na przykład Biden pojechał do Izraela z wizytą jako wiceprezydent, żeby zapewniać o poparciu Izraela w tradycyjny sposób demokratyczny i amerykański, no to w trakcie tej wizyty Netanyahu, rząd Netanyahu ogłosił budowę nowych osiedli na zachodnim brzegu, co oczywiście było upokorzeniem dla Bidena i było kompletnie niedyplomatycznym posunięciem. I tego typu zachowań było mnóstwo, tak? Znaczy oczywiście wszystko potem się rozbiło i głównym jakby osią konfliktu było porozumienie nuklearne z Iranem, któremu się Netanyahu sprzeciwiał. No i tam też doszło na przykład do takiej sytuacji, że Netanyahu został zaproszony do wystąpienia w kongresie przez republikanów na złość Obamie, i skorzystał z tego zaproszenia i na złość Obamie w kongresie wygłosił przemówienie, zanim siedział Joe Biden, a Netanyahu wygłosił przemówienie, które krytykowało całą politykę bliskowschodnią urzędującego prezydenta. Znaczy, tego typu zachowania nie budowały dobrych relacji między administracją Obamy i Netanyahu i to też jakby dało się zauważyć. Netanyahu wybrał Trumpa zdecydowanie ponad demokratów, wybrał partię republikańską, I teraz ponosi tego konsekwencje. To znaczy dla młodych demokratów Netanyahu jest po prostu, tak jak pisał Bernie Sanders w tym swoim tekście, jest po prostu kolejnym prawicowym, autorytarnym politykiem pokroju Orbana, Kaczyńskiego, Marine Le Pen czy Bolsonaro. I
No tak, no i to oczywiście ma swoje skutki. No wiesz, gdyby to Izraelczycy wybierali prezydenta Stanów Zjednoczonych, to Trump wygrałby bez żadnego problemu. Gdyby Izrael był stanem Stanów Zjednoczonych, to byłby najbardziej czerwonym, czyli najbardziej republikańskim stanem chyba ze wszystkich. 63% obywateli Izraela popierało Trumpa, 17% popierało Bidena według takiego sondażu przeprowadzonego w listopadzie 2020 roku. Z kolei, tak jak mówiłeś, w Stanach Zjednoczonych, no to poparcie jest niemal dokładnie odwrotne wśród Amerykanów żydowskiego pochodzenia. I jeszcze... Tak, zresztą jeszcze jest tak, że ci Amerykanie żydowskiego pochodzenia w Stanach, im są starsi, tym bardziej popierają Netanyahu, a młodzi skłaniają się ku opozycji i są anty-Netanyahu. Tymczasem w Izraelu jest odwrotnie. Znaczy młodzież izraelska, jak pokazują badania, jest bardziej prawicowa nawet niż to starsze pokolenie. Jest, w ogóle Izrael robi się coraz bardziej prawicowy, polityka izraelska robi się coraz bardziej prawicowa. Lewicy u władzy w Izraelu nie było bodajże od 2001 roku. Lewica jest w kompletnej rozsypce. Nawet opozycja wobec Netanyahu jest prawicowa. Jest... uważalibyśmy ją za jastrzębi i jakby ich podejście do konfliktu z Palestyńczykami nie jest diametralnie różne. To, że powstaną dwa państwa, państwo palestyńskie i państwo izraelskie, nikt już specjalnie nie wierzy. Osadnicy, którzy niegdyś byli ułamkiem populacji Izraela, teraz stanowią 10%, więc jakby ten zwrot prawicowy w Izraelu stał się faktem, no i to oczywiście musiało odbić się na stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi, które, no właśnie, Biden musi trochę, zmienił się świat, a Joe Biden się jeszcze nie zmienił. To prawda. Jeszcze skoro mówiłeś o tej zmianie pokoleniowej, to warto powiedzieć o tej zmianie zachodzącej także wśród amerykańskich Żydów. Można dodać, że 2/3 amerykańskich Żydów powyżej 65 roku życia mówi, że czuje się emocjonalnie związanych z Izraelem. Wśród osób poniżej 30 to już jest niespełna połowa, 48%. Też te społeczności żydowskie, no zupełnie inaczej w Stanach Zjednoczonych funkcjonują dziś niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Moim zdaniem też to wynika ze zmiany amerykańskiego społeczeństwa, w tym sensie, że amerykańscy Żydzi nie są już tak bardzo prześladowaną mniejszością, jak byli jeszcze kilkadziesiąt lat temu, co może też pomagać w rozluźnieniu tych więzi. To znaczy oni się wtopili w amerykańskie społeczeństwo i w związku z tym ta tożsamość żydowska może być, mieć dla nich mniejsze znaczenie, ale mi się wydaje, że ta przede wszystkim zmiana pokoleniowa odgrywa ważną rolę. Ale też nie brakuje jeszcze takiego rozczarowania, wydaje mi się, Izraelem. Znaczy to jest, myślę, że osobą rozczarowaną Izraelem jest na przykład Bernie Sanders, czyli człowiek, który w młodości wierzył w socjalistyczne ideały kibucu, pojechał do Izraela i tak dalej. To, co teraz obserwuje, nijak się ma do jego ideałów z czasów młodości. Ostatnio Washington Post napisał taki list do prezydenta Bidena, Michael Chabon, znany pisarz nagradzony Pulitzerem, którego skądinąd tłumaczyłem i który pisze o sprawach żydowskich i tam widać, jakby zachęcam Państwa do przeczytania tego tekstu, on pisze tak naprawdę o swoim rozczarowaniu Izraelem. To nie jest ten Izrael, w którym myśmy kiedyś wierzyli, to nie jest to państwo, w którym pokładaliśmy nadzieję i po prostu domagają się korekty amerykańskiej polityki w zależności od tego, jak wygląda rzeczywistość, tak? Przestańmy się mierzyć z tym wyobrażonym Izraelem, tylko prowadźmy wobec niego realpolitik. No i teraz co w tym wszystkim, czy o tym wszystkim myśli Biden? Bo wiesz, z jednej strony on jest uznawany za jednego z najbardziej proizraelskich polityków, za człowieka, który ma wieloletnią znajomość z Netanyahu, zresztą kogo
Biden nie zna wiele lat. No, chyba każdego. To się z Goldą Meir, może nie przyjaźnił, ale wiesz, no, pierwsza jego wizyta w Izraelu to był na lunchu z Goldą Meir. Więc to jest człowiek, który, też warto pamiętać, to jest człowiek, który urodził się jeszcze w czasach, kiedy nie było państwa Izrael. On o tym, że powstał Izrael w 1948 roku, no, o tym opowiada, że usłyszał w radiu z ojcem i to dla niego był bardzo ważny moment i tak dalej, jakiś taki formacyjny i tak dalej. To jest człowiek, który jest naprawdę wiekowy, co jakby wszyscy mu wypominają, ale to oczywiście wpływa też na jego podejście do Izraela. On obserwował to wszystko, całą historię Izraela, tak? Wojny z arabskimi sąsiadami, wojny Jom Kippur, która podobno zrobiła na nim wielkie wrażenie i jakby też wtedy wzmocniła jego przekonanie o tym, że trzeba być proizraelskim, trzeba wspierać Izrael bez względu na wszystko. I rzeczywiście w czasie swojej kariery politycznej w Senacie był jednym z najbardziej zagorzałych obrońców Izraela pod każdym względem. Sprzeciwiał się jakimkolwiek zastrzeżeniom, jakby nigdy się nie wahał. Co prawda gdzieś prywatnie podobno mówił, że te osadnictwo izraelskie na zachodnim brzegu to jest zły pomysł, który się jeszcze odbije Izraelowi czkawką, ale kiedy przyszło do jakichś zastrzeżeń na przykład wobec pomocy amerykańskiej dla Izraela, pod warunkiem na przykład próba powiązania tego jakoś z niebudowaniem nowych osiedli, co chciał zrobić George Bush senior skądinąd, no to Biden był bardzo przeciwko temu przeciwnym. No a kiedy w 2010 roku, tak jak wspomniałeś, był w Izraelu i Netanyahu ogłosił budowę nowych osiedli, to podobno Biały Dom wzywał Bidena, żeby natychmiast wracał do Stanów Zjednoczonych po ogłoszeniu tej decyzji. Biden zdecydował się zostać i przekonywał, i to też nam coś mówi o Bidenie, przekonywał, że rozmawiając z Netanyahu, będąc tam, jest w stanie osiągnąć więcej niż wyjeżdżając z Izraela, bo Biden wierzy, czy jest przekonany, że polityka zagraniczna opiera się właśnie na takich personalnych relacjach, na znajomościach, na zrozumieniu politycznych ograniczeń i politycznych motywacji takich lokalnych twojego partnera. I ten jego związek z Netanyahu też, jak wspomniałem, to jest kilkadziesiąt lat. Gdzieś usłyszałem taką anegdotkę, że kiedy w 1999 roku Netanyahu po raz pierwszy przestawał być premierem Izraela, przegrał wybory, to Biden był jedną z niewielu osób, które do niego zadzwoniła, żeby wyrazić jakąś swoje poparcie czy swoją sympatię, i podobno Netanyahu to pamiętał, ale teraz tego nie widać. Tylko czy Netanyahu w jakikolwiek sposób kiedykolwiek odwdzięczył się czymkolwiek Bidenowi? Już nie mówię o Obamie, ale nawet temu Bidenowi, który miał być dobrym policjantem przy złym policjancie Obamie. To znaczy mówiliśmy o tych osiedlach w 2010, mówiliśmy o wystąpieniu w kongresie, kiedy miał za plecami Bidena. Właśnie nie miał, tu się mylisz. Biden się nie pojawił. Biden był obecny w 2011 roku, ale w 2015 nie było go podczas tego wystąpienia. To bardzo przepraszam. Więc akurat nie wtedy... tak naprawdę tego, że było to upokorzenie wobec administracji. Oczywiście. Obamy. Było to bardzo niegrzeczne. Ale tak, rzeczywiście pomyłka. Więc nie wiem, czy te prywatne relacje Bidena z Netanyahu, o których on ciągle powtarza, tak naprawdę na cokolwiek się przekładają. Mówisz, że on ma świadomość tego, że istnieją polityczne ograniczenia i tak dalej, i tak dalej. To jest prawda, ale z drugiej strony przecież nie brakuje głosów, że ta ostatnia odsłona konfliktu palestyńsko-izraelskiego to jest po prostu narzędzie, którym Netanyahu próbuje utrzymać władzę, tak? To znaczy Izrael jest, już nie wiem, które wybory parlamentarne się odbyły i które się zaraz mają odbyć. Teraz będą piąte w ciągu dwóch lat, jeżeli odbędą się kolejne. No tak, a mogą się odbyć dlatego, że opozycja nie dojdzie do porozumienia, dlatego że sytuacja między Arabami a Żydami w Izraelu jest tak napięta, że nie dojdzie do porozumienia opozycji z partiami arabskimi i nie będą w stanie się dogadać i nie będą w stanie odsunąć Netanyahu od władzy, więc będą kolejne wybory. W związku z tym to nie jest żadna teoria spiskowa, to są normalne teksty analityczne, że kampania przeciwko Gazie ostatnia była ze strony Netanyahu zagrywką czysto polityczną. To nie jest wykluczone, ale wróćmy do tego pytania o Bidena, to znaczy co on w tym wszystkim ma zrobić? No i moim zdaniem odpowiedź jest prosta. On najchętniej, czy najbardziej chciałby mieć tam spokój, to znaczy Izrael i jakkolwiek brutalnie to zabrzmi, ten konflikt izraelsko-palestyński jest dla Bidena sprawą drugorzędną, bo jego priorytety leżą gdzie indziej. Dla niego najważniejsza jest rywalizacja z Chinami,
i on chciałby wyciągnąć Stany Zjednoczone z Bliskiego Wschodu. Przypominamy jego decyzję, podtrzymaną decyzję Trumpa o wyjściu amerykańskich wojsk z Afganistanu. Trochę przedłużył ten termin wyjścia Biden o kilka miesięcy, zamiast początku maja będzie to 11 września, ale sama decyzja została podtrzymana. Chciałby skupić się na innym regionie świata, bo tam są amerykańskie interesy. I owszem, kiedy Biden przychodził, zostawał prezydentem, wykonał kilka gestów wobec Palestyńczyków, przywrócił pomoc Stanów Zjednoczonych wobec Palestyny, to jest tam kilkaset milionów dolarów rocznie, którą Trump wyeliminował, wyraził generalne poparcie dla państwa palestyńskiego, ale to nie jest nic specjalnie kontrowersyjnego. A jak pisał tygodnik The Economist, Biden jest pierwszym prezydentem od czasów Geralda Forda, który być może nie wyjdzie z żadną inicjatywą pokojową czy budowy jakiegoś wielkiego rozwiązania tego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Na tym mu nie zależy. To jest rzecz drugorzędna. I dlaczego nie chciałby się w te sprawy mieszać? Jeszcze warto dodać, że Biden do tej pory nie mianował ambasadora Stanów Zjednoczonych w Izraelu. Dlaczego by się nie chciał w te sprawy mieszać? Bo ta kwestia dzieli mu partię, o czym już Państwu powiedzieliśmy. Poważniejszy jest konflikt z Chinami, bo to problem nie do rozwiązania i Biden na własne oczy mógł się przekonać przez kilkadziesiąt lat swojej kariery, że te rozwiązania proponowane przez kolejnych prezydentów albo w ogóle nie dochodziły do skutku, albo okazywały się nietrwałe. No, ale także dlatego, że interesy amerykańskie na Bliskim Wschodzie nie są już takie, jakie były te kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Tak, napisał to Martin Indyk, który jest byłym ambasadorem USA w Izraelu z czasów Clintona. Za czasów Obamy był specjalnym wysłannikiem do spraw pokoju na Bliskim Wschodzie. Negocjował nieudane próby porozumienia z lat 2013-2014, które prowadził przede wszystkim John Kerry. Czyli jakby zna ten proces pokojowy na Bliskim Wschodzie bardzo dobrze. Do tego sam jest Żydem, więc trudno go też oskarżyć o antysemityzm. No i Indyk się bardzo często wypowiada pisemnie, tak? On pisał w Wall Street Journal, pisał w Foreign Affairs. Generalnie to jest taki człowiek, który bardzo sceptycznie, mam wrażenie, podchodzi do szans na proces pokojowy na Bliskim Wschodzie. Proces, któremu poświęcił wiele lat swojego życia, całą karierę tak naprawdę, ma świadomość tego, że ten pomysł i przynajmniej w takich ramach, w jakich był proponowany tam te ćwierć wieku temu, czyli dwa państwa, jest nierealny, dlatego też przede wszystkim dlatego, że nikt tego nie chce i nikomu na tym nie zależy. To znaczy, kiedy mówi nikomu, nie mam na myśli Izraelczyków czy Palestyńczyków, ale mam na myśli decydentów. Władze Izraela i władze autonomii palestyńskiej i Hamas, może najbardziej władzą autonomii palestyńskiej, ale ani Hamasowi, ani Netanyahu na tym nie zależy. W jakimś tekście napisał, że być może kiedyś, jeśli odejdą Netanyahu, Abbas i Trump, no jednego z nich już nie ma, to być może kiedyś uda się wrócić do tego ducha, ale tak naprawdę wydaje mi się, nikt w to nie wierzy i nie wierzy to chyba sam Biden. Tak, i dlatego nie będzie w to angażował jakiegoś wielkich zasobów, bo nie ma tutaj szans na odniesienie specjalnego sukcesu, a może jak gdyby stracić dużo czasu, energii i kapitału politycznego na ten konflikt i będzie atakowany ze wszystkich możliwych stron, to znaczy ze strony lewicowej partii demokratycznej, ze strony reszty partii demokratycznej, która może będzie bardziej proizraelska, ze strony republikanów, niezależnie od tego, co zrobi, więc nie opłaca mu się politycznie wchodzić w ten konflikt. Poza tym takie chłodne amerykańskie interesy nie są już tak bardzo związane z Bliskim Wschodem, to znaczy Amerykanie nie są tak bardzo zależni od ropy na Bliskim Wschodzie i to z dwóch przyczyn, ze względu na zasoby, jakie mają w Stanach Zjednoczonych i Amerykanie mogą zaspokoić swoje potrzeby już z zasobów własnych, no a po drugie ze względu na to, że mamy przejście też tak i to znacznymi na świecie, a po drugie też mamy przejście, czy Biden planuje przejście, przestawienie amerykańskiej gospodarki na te tory bardziej zielone i reformę amerykańskiego systemu energetycznego. Więc nagły wzrost cen ropy spowodowany jakimś konfliktem na Bliskim Wschodzie nie uderza już tak bardzo w Stany Zjednoczone, jak to było jeszcze w latach, powiedzmy w latach 70. I w związku z tym
nie ma sensu angażować tak wielkich sił w utrzymanie stabilności, jeżeli jeszcze, tak jak wspomniałeś, na utrzymaniu tej stabilności na dłuższą metę no nikomu nie zależy. No tak, a drugim priorytetem poza ropą była zawsze dla Stanów Zjednoczonych obrona Izraela. Ale tak jak mówiliśmy, zmieniła się sytuacja geopolityczna, zmienił się też status Izraela z tego państwa otoczonego przez wrogów, które broni się przed nieustającymi inwazjami. Izrael jest teraz mocarstwem atomowym i może bronić się sam. W związku z tym tutaj zaangażowanie Stanów Zjednoczonych jest ważne symbolicznie, no ale jasne, jakby wszystkie zawirowania nie są korzystne, ale nie jest to rzeczywiście sprawa priorytetowa. I no właśnie, no i Bliski Wschód, to jest to nie moje słowa, tylko właśnie rzeczonego indyka, czyli człowieka naprawdę znającego się na tym rejonie, sprawia, że Stany Zjednoczone nie są już zainteresowane Bliskim Wschodem, jakkolwiek brutalnie by to brzmiało. Poza jedną rzeczą, to znaczy poza Iranem, to znaczy poza porozumieniem atomowym z Iranem, do którego Biden chce wrócić. To jest to porozumienie, które zawarła administracja Obamy razem z państwami europejskimi i dogadała się z Iranem w sprawie wstrzymania czy zawieszenia irańskiego programu atomowego i przeciwko któremu bardzo stanowczo oponowały władze Izraela, to znaczy Netanyahu. Ale zostało to porozumienie zawarte jakby ponad głową Izraelczyków. Później Trump się z tego oczywiście wycofał i teraz Biden chciałby do tego wrócić. Ktoś gdzieś czytałem, no, że poparcie, dlatego nie chce antagonizować Netanyahu, ponieważ jego poparcie jest dla niego istotne. No ale to wydaje mi się mało sensowne, dlatego że Netanyahu był przeciwny temu porozumieniu, kiedy ono pierwszy raz było negocjowane. I cóż, jakby i zrobiono to mimo wszystko. W związku z tym teraz zdanie Netanyahu na temat tego porozumienia nie wydaje mi się, żeby miało jakieś szczególne znaczenie. Pod koniec, czy w kwietniu miała też miejsce atak na Izrael, na irański ośrodek wzbogacania uranu, za którym prawdopodobnie stały siły izraelskie. Ja się natknąłem na takie informacje, że też Amerykanie nie byli o tym ataku uprzedzeni. Nie wiem, czy to był cyberatak, czy to był atak też fizyczny, ale Amerykanie nie dostali od Izraela powiadomienia odpowiednio wcześniej, co także pokazuje, że rząd izraelski jest zdeterminowany, żeby absolutnie nie dopuścić do tego porozumienia, czy odnowienia tego porozumienia podpisanego jeszcze w czasie prezydentury Obamy, i będzie robił wszystko, żeby do tego nie doszło. Jest jeszcze oczywiście amerykański interes na Bliskim Wschodzie polegający na walce z potencjalnym zagrożeniem terrorystycznym, ale chyba Amerykanie doszli do wniosku, że są w stanie to robić bez dużej obecności amerykańskich żołnierzy w tym rejonie i w związku z tym także będą się wycofywać, stąd decyzja Bidena o wycofaniu się z Afganistanu. Więc ta amerykańska obecność w całym regionie, nie tylko w konflikcie izraelsko-palestyńskim, będzie mniejsza. I teraz na koniec warto chyba z tego wysnuć wniosek także dla nas, to znaczy dla Europy. Jeżeli zmienia się wśród polityków Partii Demokratycznej i wśród wyborców Partii Demokratycznej tak wyraźnie stosunek do Izraela, a więc wydawałoby się rzecz absolutnie niewzruszona w amerykańskiej polityce. Prezydenci republikańscy, prezydenci demokratyczni powtarzali te same frazy i prowadzili mniej więcej tę samą politykę bezwarunkowego wsparcia dla państwa Izrael. To jeżeli to się zaczyna zmieniać z tych wszystkich względów, o których państwu powiedzieliśmy, to warto pamiętać, że tak samo zmienia się, choć może nie zdajemy sobie jeszcze z tego sprawy, ale możemy sobie zdać sprawę wkrótce, stosunek Amerykanów do Europy i postrzeganie Europy i znaczenia Europy. Jeżeli dla Bidena najważniejszą areną polityki zagranicznej jest teraz Azja Wschodnia i konflikt z Chinami, to w przypadku jakichś problemów w Europie możemy się zorientować, że także będzie gotowy poświęcić te tradycyjne sojusze, czy osłabić te tradycyjne sojusze właśnie po to, żeby skoncentrować się na tamtym rejonie. Znaczy, może źle powiedziałem, nie osłabić, ale może prowadzić taką politykę, która wyraźnie da nam do zrozumienia, gdzie są jego priorytety. Będzie tak jak z Izraelem. Może mówić to samo, co się mówiło wcześniej, ale uwaga będzie jego skupiona na innej części świata.
Tak, i to widać zdecydowanie, to jest podstawowy cel amerykańskiej polityki zagranicznej, a jeżeli jeszcze Biden ma w swojej partii to lewicowe skrzydło i to nowe pokolenie, to to paradoksalnie także usprawiedliwia tę zmianę. To znaczy on może mówić takim politykom jak Netanyahu, no chciałbym bardzo pomóc, wiesz, że cię lubię, znamy się 40 lat, ale to już nie działa w amerykańskim społeczeństwie i ja mam też presję wewnętrzną ze strony części swojej partii. Więc sorry, ale moje zainteresowanie jest gdzie indziej i dokładnie tak samo może być w przypadku Europy i powinniśmy na takie zmiany, jakie się właśnie w Stanach dokonują, zwracać uwagę. No to może jeszcze powiedzmy, co się wydarzy, bo w niedzielę do Izraela przylatuje sekretarz stanu Antony Blinken, no więc odwiedzi przypuszczalnie, czy spotka się oczywiście z Netanyahu, podobno ma też odwiedzić autonomię palestyńską, podobno też potem poleci do Egiptu i do Jordanii, no i co, będzie naciskał na Palestyńczyków, na Abbasa, żeby urządził wreszcie wybory, które są... jakby nie było tam wyborów od 15 lat. Na Netanyahu będzie naciskał, żeby wstrzymał budowę osiedli albo wstrzymał te eksmisje we wschodniej Jerozolimie, pozbawianie Palestyńczyków domów, od czego się w ogóle wszystko, jak się wydaje, zaczęło. Przynajmniej mówię o tym ostatniej odsłonie konfliktu. Ale czy tak naprawdę to cokolwiek zmieni? Nie, to znaczy wszystkim zależy na tym, żeby ten konflikt przycichł, można było zająć się ważniejszymi rzeczami. Na pewno na tym zależy Bidenowi. Zależy mu na tym, żeby mieć na tym, na Bliskim Wschodzie, mieć względny spokój, żeby spokojnie móc przenieść zainteresowanie swoje gdzie indziej. Też w miejsce, czy w rywalizację, która nie budzi aż tak skrajnych emocji w jego własnym ugrupowaniu i która tak tego ugrupowania nie dzieli. Więc wyciągajmy z tego wnioski, jeżeli kogoś interesuje polska polityka zagraniczna czy europejska, to myślę, że to, co się wydarzyło na linii Izrael-Stany Zjednoczone, to jest ważna lekcja. A na dziś to wszystko. Bardzo Państwu dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.